Dzisiaj wbijamy 10 tysięcy. Cześć, cześć, cześć i czołem! Kluski z Rosołem, witam was serdecznie z samego rana. Dzisiaj z tej strony wita was Elsie89. Co za zaskoczenie! No tak, przecież Elsie prowadzi te streamy. Dobra, słuchajcie. Dawno nie graliśmy w Rimworlda. Perkorn! To ty spać nie możesz, dzieciaku! Słuchajcie, ja jestem chora. Mój szacowny, kochany małżonek mnie uraczył chorobą. Więc ja się trochę nie za dobrze jestem taka nie za dobrze czująca, więc ja dzisiaj żołnierzyk, choroba, piżama, kocyk, tu mam kocyk, tu jestem w kocyku. Ja się dzisiaj wygrzewam, jestem chora, z ciepłą herbatką. No, więc ja dzisiaj tak na cieplutko. Ja się dzisiaj nie ruszam, mam wyłączone dzisiaj wszystkie opcje poza wyróżnioną wiadomością punktową. Więc słuchajcie, dzisiaj tak na spokojnie sobie zagramy w Rimworlda. Mam nadzieję, że moje głupie boty Valencii muszę zmienić imię. Bo nie będzie się nazywała Valencia. Co to jest w ogóle? To jest kobieta czy mężczyzna? Kobieta. O Jezu, Valencia. Jak możemy nazwać Valencię? Leo, jak nazywamy Valencię, żeby była jakoś z naszych znajomych? Jakiś pomysł? Valencia? Kobieta. Valencia. Vera? A nie Sandra? Ona jest dobra w gotowaniu. To może Sandra. Albo Becia. Becia ją nazwijmy. Będzie jak twoja mama. Będzie Becia. Nazwijmy ją Becia. Dobra, mamy Becię. Becia będzie od gotowania. Mamy w ogóle kuchenkę? Mamy kuchenkę, dobra. Becia będzie nam gotować. Dobra. No to jak na chorobę przystało. Życzcie mi zdrowia. A my będziemy... Tutaj dosłownie sekundkę pograłam, wiecie co, bo mi się tu pożar zrobił i stwierdziłam, że go ugaszę, bo nie chcę mi się wczytywać w trakcie streama. Dobra, słuchajcie, tutaj na szybko, słuchajcie, robię badania, bo chcę zrobić baterię, wiecie? Ja nie wiem, czemu tutaj mam potrzebę baterii. Architekt. I teraz tak, polecenia. Struktura. To ma budowę. Moment, Leo ma rolnika. To Leo powinien mieć jeszcze w pracy leśnika. Na jedynkę. Leo do roboty. Tnij drzewo. Dobra. I teraz tak, struktura, meble. Obszary, produkcja, lalala. Nie, polecenia, to jest to. I teraz tak, tu byśmy zrobili bateria. Dobra, 3 baterie na razie nam starczą. Nie ten guzik. Struktura i wtedy zrobimy strukturę drewniana ściana. Źle zrobiłam, dobra. Nie sugerujcie się tym. Dobra. Dobra, Elsie, trzeba powydobywać tutaj. Nie, nie upuszczaj, nie upuszczaj, nie upuszczaj. Żartowałam. Dobra, zobaczymy, ile mi się uda tego wydobyć. Ile tu jest stopni? Minus 18, dobra, jest prawidłowo. Na razie nie będziemy więcej kolesi brać, bo na razie nam więcej nie potrzeba.
Becia, jak ty się czujesz? Czy ty masz samoleczenie? Nie masz samoleczenia, ale na razie niech wszyscy mają samoleczenie. Becia, ulecz się. Odpoczywaj, aż wyzdrowiesz, dobra. Pa, 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 pa. Dzisiaj cyknie nam 10 tysięcy wyświetleń. No będzie, powinny być fajerwerki jakieś, jak nastąpi taki moment. O, Leo ma to w automacie, bo już w sumie wszystko zasadził. A Becia biedna chora. To się uleczy? Nikt jej nie uleczy. Po co ma się leczyć, nie? Dobra, jeszcze jedną skałę wydobędziemy. Jak tam twoja postać? Ty masz ile tego górnictwa? Mało. No bo to Leo powinien wydobywać, dobra. Leo jest taki od wszystkiego. Leo jest dobrym górnikiem i dobrym uprawiaczem roślin. No! Ja, jak Leo ruszył, to od razu widać, że górnik. Widzicie to? No, ej! Do roboty, Leo. Dobra. Już masz wolne. Teraz możesz robić, co chcesz. Nie! Ja? Nie. Nie. Może troszkę. Może. Nie, no aż taka zła nie jestem, chyba. No i teraz pytanie, czy ja mogę to tak zostawić? No na razie chyba muszę to tak zostawić. Dobra, na razie zostawię to tak, bo na razie potrzebuję jakichkolwiek baterii. Zasilanie. Dobra, i tu, żeby się nic nie schajcowało. Też bez sensu. Oj, oj, oj. To trzeba inaczej. Meble, struktura. A ty, Perkor, co? Dzisiaj wolne? O Jezu, ale to nie o to chodzi, że dzisiaj nie streamuję, w sensie. Przecież nie pytam go o robotę, przecież wiem, że nie pracuje. Idź na karm, Becie. Przecież on streamuje 24 na dobę, stąd było moje pytanie. A ile ty masz w budowie postać? Budownictwo 3, a Leo ma 8. A no tak, bo Leo był moją docelową postacią. Dobra, już wiem, czemu Elsie nie jest taka fajna. Błagam cię, no! Przecież ja wiem, ile ty streamujesz.
Dobra, gdzie ty idziesz w ogóle, powiedz mi, Leo? Co ty idziesz robić? Sadzonka ryżu zbiera, dobra, to zbieraj. Ty musisz zrobić te badania, no nie ma wała, no musisz. Ty zbierz, zasadź nowe, w sumie to nawet nie jest głupi pomysł. To tam pieseł, zwierzęta. Dobra, Leo, no niestety jesteś od wszystkiego. No Jezu, jak ja lubię wkurzać ludzi. Nie! Wilk poluje na Leo! Czy Elsie ma w ogóle jakikolwiek sprzęt? Ma. Becia nie ma, dobra. A, zapisz. Haha. Magia. Dobra, moment, bo to jest stream na żywo, to nie jest nowy start. Stream na żywo, dobra. Muszę rozróżniać teraz zapisy, bo będzie Lipton. Dobra, gdzie jest ten wilk? Straciłam wilka z oczu. Tu jest Basti. Dobra, jest. Nie! Zostaw moją Basti! Dobrze. Dobrze ci tak. Pyk! Poluj. Kery. Pobina śmierć. Nie, dobra. Nie wygłupiamy się. Priorytetyzuj polowanie. Będzie skóra z wilka. Yeah! Sadyzm. No nie, no muszę zrobić ten akumulator. Dobra, on zetnie te drzewa. I w sumie będzie można już budować. Wybierz Leo. Dobra. W sumie można byłoby stworzyć jakąś religię, bo ja mam tą ideologię wgraną. Dobra, praca. Dużo mi zostało tych badań? Nie, już niewiele. Nie, no to muszę spriorytetyzować. A gdzie ja mam komponenty jakieś? Ja w ogóle mam jakieś O! Nie! Szybko! Wytnij to pole! Minus 8, nie jest źle, minus 7. A! Why you do this? Składowisko. Co ja tu mam? Odłamki. Aha, mam tu ogólnie odłamki. Ajajaj. Dobra. Zrób jej chociaż krzesełko. Niech ma na czym siedzieć. Obżarstwo Becia. No wiesz co, Becia? Bzyt. Serio? Nie.
Dobra. Nie jest źle, nie jest źle, nie jest źle. Zaraz to ogarniemy wszystko. Zaraz to wszystko ogarniemy. Już niewiele tych badań zostało. Zostało nam 43% badań. Sorry, nie 43. Nawet mniej. Zaraz to ogarniemy. Dobra, tu na razie siana w sumie nie potrzebujemy. A tu wypadałoby... O! W ten deseń zrobić. Dobra. Becia już chyba nam wyzdrowiała. Praktycznie. Dobra, Becia nam zaraz będzie gotować, więc całkiem spoko. To już nie jest medyczne łóżko. Gdzie ty to niesiesz? Dobra. Dajesz, dajesz badania. Dobra, i wtedy w pracę wrzucimy Elsie budowlańca. Ile ma Elsie w budowlańcu? Niewiele, ale zawsze więcej niż nic. Ona ma fajne zwierzęce, kurczę, praca. Siemasz Bubson, witam cię serdecznie. Co tam, jak tam? Dobra, ty se zrezygnuj z tego leśniczego. Leśniczy będzie na drugim miejscu. Idź budować, Leo. No nie, Leo, co ty robisz? Co ja zrobiłam? Czy Leo ma kucharza? Nie, Leo nie ma kucharza. Nie, 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 nie. Jak mi zabiją Basti, to ja to wczytam. Nie godzę się na to. Śmierć Basti, nie. 41, dobra, wczytaj. Nie, nie ma takiej opcji. Nie ma takiej opcji. Basti mi nie zginie. Basti to darmowa siła robocza, która transportuje rzeczy. Gdzie jest ten warg? Fauna. Warg. Puma. Nie widzę tu warga. Mawoły w teorii powinny transportować rzeczy. Zobaczymy, co nam z tego przyjdzie. Nie widzę tu warga, dobra. On się pojawił znikąd po prostu, dobra. Nie? Uuu. Leo wszedł do jaskini. Dobra, czemu ja wzięłam go... Dobra. A bo już chciałam ratować tą, już chciałam ratować Basti, ale widzę, że tu nie trzeba ratować Basti. Jednak trzeba.
wracaj. Wracaj. Skąd się ten warg wziął? Dobra. Okej. Zaraz zobaczymy, czy ją można uratować w ogóle. Leo, praca. Nie no, ma lekarza. Zadrapanie, ugryzienie. No nie, no w teorii powinno być ok. Dobra, zrobimy tak. Zapisz. Stream na żywo. Dobra, jest. Dobra, i trzeba Basti uleczyć. Ekstremalna utrata krwi. Ja coś czuję, że Basti się nie uda uratować. Co za głupi pies. Nie, ja bym sobie to wczytała jednak, wczytaj. Nie, nie podoba mi się to. Nie pozwalam, żeby mój biedny piesek tutaj zginął. Skąd ten warg się pojawia? Niech mi ktoś powie. A, tu jest! Dobra, widzę go. Widzę tego skurkowańca. Dobra, widzę go. Jest. Dobra, widzę go. Ja. Jeszcze kurde nie trafcie. Dobrze. Dobrze. No. I tak powinno być. A nie, ja się będę stresować, że mi piesek nie przeżyje. No! No, i teraz sobie mogę zapisać. No. Zimierzyk. Nie będę stresować. No właśnie tak mi się wydawało, że on ma to niezabudowane. O, badania ukończone, dobra. I fajno. I teraz tak, różne zasilanie. Bateria. Nie, ty się tu zajmujesz, priorytetyzuj. Dajesz. Nie, zaczynasz od tego.
Chyba to nie o to chodziło. O, o. Chyba nie to... Nie o to chodziło. Ja tu chciałam drzwi zrobić. Dobra, mogą być drzwi. Dobra. Jest okej. Zrobisz jeszcze te drugie? Stal. Dobra, nie mam stali. Spoko. Elsie pod gołym, nie wiem. A co tam stać mnie? Nie ma to tamto. Włosak się przyda. O. Dobra. Żelastwo, żeliwo. O, ruda uranu. Ruda uranu też się przyda w sumie. Dobra, polecenia. Gdzie jest żelazo? Jadę. No nie mówcie mi, że nie ma żelaza. Dobra, jest. Albo nie. Najpierw przenieś to. Niech se tu nie leży. O, coś ty zrobił. O, dzięki. Fajnie w sumie. My nawet fajnie, że to zrobiłeś, ale najpierw baterie. Bez baterii nie ma życia. Co to był za dźwięk? Coś tu coś zabiło. Puma, o nie. A ty co robisz? Ty się uczysz. Praca. Elsie. Ty buduj. Niech się Elsie do czegoś przyda sensownego. Co ty robisz? O, no i dobra. Niech ona buduje. Dobra, jak on pobuduje, ja bym go tutaj wrzuciła. Leo. Buduj akumulator. Przede wszystkim akumulator. Będzie akumulator, będzie spokój. Przynajmniej te dwa akumulatory i będę zadowolona. Dobra, Becia zaczęła gotować. Bardzo fajno. Tylko, że tu mi się temperatura dodatnia robi. Not good. Bardzo not good. Czemu mi się tu robi temperatura dodatnia? Halo.
O Boże, i tak wszystko ręcznie. No weźcie, no nie wygłupiajcie się. No co jest? Przecież tu nic nie zasłania. Ani tu, ani tu. Dobra, robimy kolejną turbinę wiatrową. Widocznie musi być więcej niż jedna. Polecenia, meble, podłogi. Podłoga z drewna. Bum. Dobra, jakie badania kolejne? Włosak diabelski? Włosak diabelski leci, dobra. Nie! To, o, to. Jeszcze jakby zrobić tutaj i tutaj, to w teorii byśmy mieli chociaż drugi pokój, dobra. No dajesz, masz tu trzy ściany i jedne drzwi, dziewczyno. Będziesz miała swój własny pokój, Elsie. No dajesz, ludożercza sfora. I będą, to będą latlerki. Nie, co to jest? To jest małpa. A, nie ten guzik. Dobra. Ludożercza marpa. Dobra, poluj. No, dawaj, jeszcze jedna i masz sufit. No, dajesz. Dobrze. Becia, a ty co? Ty jakie masz zajęcia? Becia w teorii ma tendencję do sztuki, ale w sumie nie do końca. Jak obszary? No dobra. Gdzie oni są? Dobra. Autosave, yeah. A co ty robisz, Becia?
Dobra, Beci damy to, jak jej się będzie nudzić. O! Ktoś przechodzi przez moje terytorium. O! O, 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 o! Komponent przenieś. Dobrze. I teraz tak, obrona. Co tam ludziska? Bardzo dobrze, dziękuję, dziękuję. Boże, co ja robię? To nie tak miało być. Dobra, będzie git. Dobra, ja potrzebuję teraz jeszcze znacznika w różne... O, znacznik. Praca, architekt. O, różne obrona, obrona, obszary. Zmień nazwę. Hodowla. Okej. Dobra. To będzie obszar hodowlany na razie. Ja, mamy same agresywne zwierzaczki. Dobra, nie zauważyłam, że tu jednak był znaczek.
Dobra. Dobra, jak stworzymy... Stwórz kopię. A nie, tu jest. A nie, nie ma. Stwórz kopię. Podłogi. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Jak stworzymy kopię tego, to w sumie będzie można to usunąć, albo w sumie już można usunąć. No. W sumie jeden klimatyzator na trzy pokoje, znaczy ten jeden grzejnik na trzy pokoje też starczy. Albo jeden na dwa chociaż. Dobra, ta Becia ma za mało pracy. Preser, kucharz. Rolnik. No dobra, może być. Dobra, ile tu mamy? Zlecenia po 4. 4 proste posiłki, gotuj prosty posiłek. Dobra, tu na razie nie. Obszary, dobra. Dobra, niech ona se posadzi. W sumie ma troszeczkę chwili wolnego. Jedzenia nigdy za mało. Tu na razie nie robimy, bo tutaj może nam nie przejść ta budowla. Polecenia. Dobra, Leo, co robisz? Siejesz, dobra. Dobra, póki tu nie jest wybudowane. To tu też zrobimy. A! Zmaściłam, dobra. Zaraz to naprawimy. Ach. Dobra.
I gdzie ja to zmaściłam? Tu. Gdzieś zmaściłam. Idzie tu, 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 tu. Dobra, jest. Znalazłam. Dobra, zrobimy szybki zapis. Nie mam stali, no co wy? To lipa. Leo, rozbierz to. Dobra, ale komponent trzeba przenieść od razu. Nie wiem, czemu te komponenty się psują. Dobra, niech on przeniesie sobie stal. Dobra, Elsie mi się za chwilę załamie. A Becia dalej nie ma swojego pokoju. Trochę smutne. Dobra, robimy pokój dla Beci. Żeby już miała jakoś, żeby to wyglądało. Dobra, i to będzie Becia dla ciebie. Dobra, żarełka trochę mają, leków trochę mają, a Becia ścina drzewa. Czemu Becia ścina drzewa? Czemu ja jej leśniczego ustawiłam na dwa? Gotowanie, sztuka zwierzęce, uprawa. Ona ma uprawę na 6, dobra. Ale klimatyzator mógłby Leo zrobić. A w pomieszczeniu, w pomieszczeniu jest zimno. Niby jest. A, w rzeździerni. W rzeździerni. Zimno. Dobra. Czyli my musimy tu w ogóle zrobić ocieplanie? O kurde. To lipa. Przewód elektryczny.
Czyli meble. Teraz musimy zrobić sobie, co? Strukturę. Dobra. Niech tu będą drzwi. Leo. Zrób drzwi. Potrzebujemy prądu. Dobra, Elsie, teraz ty się tu przydasz, bo Leo jest załamany. Jak Leo nam się załamie, to będzie do niczego. Całkiem spoko jest, zaraz skończymy. Już mamy prawie dwa wejścia zrobione. Tylko tak, ja nie wiem czemu ze zwierzętami... A, Becia nie może być myśliwym, my nie mamy łuku dla Beci. Potrzebny materiał. Dobra, nie mamy drewna. Elsie? Harvest tree! Dobra. Czy już mamy? Dobra. Zrób krótki łuk, okej. Okay. Becia nie ma łuku. Nawet jeżeli, to potrzebujemy łuku dla Beci. Boże, jak ja kocham Rimwolda. Dobra, i teraz tak, struktura... Nie, temperatura. Kratka wentylacyjna. Gdzie ty jesteś? Stali nie ma. No co wy? Okej. Okay. Najgorsze jest to, że Leo mi się za chwilę załamie. Niedobrze. Nie, Leo, nie poluj na koziorożca.
Dobra, zobaczmy, co to za zadanie. Lanca obłędu. Dobra, ale my, słuchajcie, idziemy na siusiu. Ja się muszę wykarakaskać z mojego fajnego pocyka. Wow! 4 wyświetlenia i będzie 10 tysięcy wyświetleń! Szaleństwo! A ja dalej jestem chora. Na telesforo. Dobra, jedziemy z tym koksem. Dziabnę chociaż kanapeczkę. Dobra. Dobra, Leo ma trochę energii. Jeszcze mu tu pociśniemy. O, smutne wędrowanie, Becia. Nie pamiętam, po co wydobywałam tą stal. Boże, skleroza.
Dobra, ile mi z tej fauny zostało? Ej, co jest? Nie chcę się to włączyć. O Jezu, ile tych ma wołów. O Jezu. Aż się smutno patrzy, jak się tak poluje. No już po prostu nie wiem, co się dzieje z tymi zwierzakami. Basti, jak się czujesz? No. Dobra. Zapiszę. Powinna przeżyć. Czy ja mam jakieś zwierzę oswojone? Nie. Same agresywne zwierzaki, no boże. Bożesz ty mój. Dobra. Zbudujemy jeszcze ścianę, żeby to jakoś wyglądało.
Dobra, mamy to. Podłogi, produkcja, produkcja. Potrzebujemy stołu krawieckiego. Oj, oj, oj. Drewna nie mamy. Oj, oj, oj. Niedobrze. Nie potrzebujemy drzewa tego krawieckiego. Becia, co ci się tam dzieje, Beciu? Nastrój. Dobra, się zrelaksuj tam, Becia. Niech się Becia zrelaksuje. Relaxing. Wstawaj. Leniu. Dobra. Produkcja, stół krawiecki z drewna. Dobra, może być u Elsie. Elektryczny. Nie może być zwykły? Ręczny stół krawiecki. Meble. Dobra, słuchajcie, wy potrzebujecie ubrań. Znaczy, zamarzniecie mi na zimę. Dobra, teraz tak. Zlecenia. Dobra. Płaszcz. Na razie czapki. No i dobra, no Leo, no, trudno. A czemu ty tego nie założysz od razu? Jest wrzeździernik, zaraz będzie zimno. Dobra, Elsie, zakładaj. Jak się czujesz, Basti? Basti, zdrówko. Dobra, jest okej.
Dobra, mają czapki, jest okej. A my kończymy z ilością tkaniny, więc nie jest dobrze. Wypadek kapsuły transportowej, związek! Co? Flossy to żona twojego kolonisty, Leo! Nie wiem, czy ja chcę ją ratować. Maratończyk, masochizm i piromania. Ale ma zajebiste staty. Zapisz. Chcąc stworzyć związek z Leo, nie wiem, czy chcę ją ratować. Problem techniczny. Czy chcę ratować twoją żonę? Boże, ja jestem za dobra. Dobra, Elsie. Ty miałaś medyczne. Dobrze, Elsie, bądź dobra, ratuj żonę Leo. Ratuj żonę Leo, no. Co się będziesz, jak w ogóle jej stan zdrowia? Ile jej zostało życia? 5 godzin. Ja nie wiem, czy zdążysz. Pośpiesz się, Elsie. Ratuj żonę Leo. Chyba nie zdąży. Nie zdąży. Trzy godziny. 11 godzin. A może? Teraz zrobimy jeszcze jeden zapis. Stream na żywo 5. Dobra. Zobaczymy. A ma fajne staty. Mogłaby przeżyć w sumie. Lubię ratować członków rodziny. Motherfucker. Nazwę ją Marysia. Co ty na to? To bardzo. Będziesz dupić z innymi kolonistami. Jesteś złośliwy teraz. Ej, nie minie tydzień. Marysia zrywa z Leo. Abym się uśmiała. Czekaj, bo Becia coś, kurczę, ma za dużo wolnego. Się zastanawiałam, co ona taki dobry humor ma. Twoja mama karmi twoją żonę. Nie. Proste posiłki. Nie przesadzajmy. Osiem stopni w pomieszczeniu. Nie, no musimy tutaj zrobić ten Gaia Ambrosi. Nope. Gdzie, jakie ona ma cechy w ogóle? Ej, mówiłeś, że lubi spalać za sobą mosty, nie? Ma w sobie piromanię. Mówiłeś, że lubi palić ze sobą mosty, ma w sobie piromanię. Nie, ale fajna postać.
Naprawdę zajebista postać. Ej, Leo, no, ubierz się w to. Question. Ściana ze stali. Dobra, jaki jest stan zdrowia? Ciekawe, czy do mnie dołączy. Jest! Wbiłam 10 tysięcy wyświetleń! Jest! Jest! 10 tysięcy wyświetleń! To jest ten etap. 10 tysięcy! 10 tysięcy! 10 tysięcy! Hurra! Ej, wy tego nie widzicie! Wy tego nie widzicie, ja wam to pokażę. Ja wam to pokażę. Słuchajcie, ja wam zminimalizuję to. Ja wam to zminimalizuję, ja wam to pokażę, patrzcie. 10 tysięcy! O! 10 tysięcy, tu widzicie, 10 tysięcy. To wbiło właśnie teraz, w tej sekundzie to wbiło, słuchajcie. Może, to mimo wszystko, to jest 10 tysięcy wyświetleń. To jest niby nic, ale to jest 10 tysięcy wyświetleń, to jest takie nic, ale jednak, to jest fajna rzecz. Ja cię. Tak się zastanawiałam, czy to dzisiaj wbije.
Gdzie mi brakuje zasilania? Oj, tu też powinien być przynajmniej jeden. Leo. Becia, gaś. Na zewnątrz 14 stopni. Niedobrze. Dobra, Leo zbiera ryż, ziemniaki. No dawaj, Mawu, oswój się. Postać. Zwierzęca 7, a idzie jak nie powiem co. Dobra, przyspieszamy. O, Leo, napraw. Chociaż jeszcze jeden, jakbyś skończył, to by było dobrze, Leo. Idź się zrzemnij, a ty to załóż. Dobrze.
Dobra, jak tam jej rany? Ach. Dobrze. Jest dobrze. Zapisujemy. Rim na żywo 1. Okej. O, mamy kozicę. Mamy kozicę. Dobra, weźmiemy, zetniemy, zbierz plony, zrobimy. Teraz Becia. D. Becia. Nie. Co jest? Becia. O. Nie wiem, czemu mi się tak klika. Harvesting siano. Harvesting siano. Harvesting siano. Dori, ona powinna dawać mleko. Zobaczymy, jak kozica nie będzie nam dawała mleka, to ją ubijemy. No, Leo, skończ to. Dobra, mamy trzeci ten. Gdzie jest nasza żona? Żona se poszła. Dobra. Trudno. Nawet nie zauważyłam kiedy. Zobaczymy. Jednak mnie to kusi, żeby sprawdzić, czy poszła sobie jeszcze wtedy. Nie, tu jeszcze sobie leży. Dobra, zapisz. Jakie wróg, to twoja żona. Teraz leż.
Trzeba było się zastanowić, zanim zacząłeś uciekać. Za fajne staty miałaś, dziewczyno. Nie dość, że jesteś żoną, to jeszcze chciałaś uciekać. Tak myślałam. Nie, Mawu się nie nadaje do... Dobra, zwierzęta. To nie oswaja Mawów. To nie ma sensu. Szkoda nerwów i jedzenia. Lepiej je ubić. Znaczy one są dobre do transportu, ale jak już idzie się na karawanę. Teraz pytania, czy jest sens... Aha, bo ja jeszcze nie robiłam żadnej tej... Aha, dobra. To, że teraz mamy opcję z tymi mawołami. Mamy dużo mawołów. Ojej. Dobra. Oswoimy dwa mawoły i będziemy najwyżej je ubijać, po prostu. To nie jest głupie, będą najwyżej na mięso. Trochę się pośpieszyłam z tym ubijaniem. Dobra, kto ma największe społeczne? Ty masz 0, ty masz 0 i ty masz 3. Dobra, Leo będzie strażnikiem. Ha! Leo będzie gadał ze swoją żoną. Ej, nie bądź na mnie zła. Ha! Słuchaj, to nie jest tak, że chciałem cię uwięzić, ale mogłaś sobie nie iść, bo w sumie jesteś moją żoną. A no, wiesz jak to jest, no, jakbyś se nie poszła, bo chciałaś iść do innego plemienia, no to w sumie bym cię nie więził, nie? Ale że odwaliłaś taką manianę, no to sorry. Tak to wygląda, nie? No, taka lipa trochę. Dobra, Leo, bo wiesz co, ty skończ tutaj ten strój.
Dobra, jeszcze jedną zrobimy czapkę zimową dla laski Leo. Dobra, Elsie robi. Becia gotuje, dobrze. Nie, ludożercza sfora to jeden królik. Nie, dwa króliki. Spoko. Szybko poszło. Wow! Dzięki, dzięki za obserwację. Sznaucerki się gibają. Jej! Chore sznaucerki dzisiaj. Herbatka się skończyła. Na wodę. Sorry, ja dzisiaj chora jestem. Katarek, wszystko. Dzisiaj pod kocykiem. Dzięki za obserwację. Jesteś 10-tysięczno pierwszym widzem. Leo, porozmawiaj z żoną. Nie bądź taki. Co? Czemu ty ją rozebrałeś? Zboczeńcu! Teraz będziesz z nią rozmawiał, no. Najpierw ją rozebrał, teraz... A, idź ty! Zboczeńcu, ty. Leo. Co za zboczuch. Meble.
Dobra, tego na razie nie dopuszczamy do budowy. Ze względu na to, że tu jest dwór. Zacnie. Nie wiem, czy sobie tego nie powiększyć. A w sumie. Akurat środki medyczne zawsze są na propsie w tej grze. Leo, rozbierz może nie. Jakie ty masz cechy? Budownictwo, górnie, ja pierdzielę, zajebiście. Ja bym cię w budownictwo wtedy posłała. Leo w górnictwo, a ciebie w budownictwo. No. To jest to. To jest ta myśl. Dobra, obszary. W teorii tu powinno być już zabudowane. Gadaj z żoną. A jej jest zimno, tam jest jeden stopień, chłopie. Nie bądź takim draniem. Też ognisko i tam zrób. No. Żeby tam zimno nie było. Ło! 28 stopni. No teraz to już przesadziłeś. Najmniej zimno i tam nie jest. No lepiej chyba, żeby było cieplej niż za zimno.
stali potrzebuję znowu. Ojejku, ile ja tej stali potrzebuję, masakra. A, wyłączyłem się. Polecenia. Nie, co drugi pokój musi być te ogrzewanie. No to nie ma inaczej racji bytu. I jak mamy tu zasilanie? Dobra, w teorii powinno być, a w praktyce? Dobra. Leo, przetłumacz mi, co oni chcą? Co oni chcą? Przetłumacz mi zadanie. Informacje o... Gdzie znajdujemy się bardzo... Niedaleko tego obozu. Mhm. Okej. To brzmi jak zapisz. Ja coś czuję, że to jest bardzo, bardzo podchwytliwa pułapka. I ja idę siusiu i zaraz idę do tego miejsca. Ze wszystkimi paciami. Pułapka, tam będzie 15. Szczęścia to jest jedna z najważniejszych rzeczy w tej grze. Implant szczęścia. Boże, to jest najlepsza rzecz dla postaci, które posiadają tutaj depresję. Implant szczęścia w ogóle osobom w depresji tutaj rozwiązuje wszystkie problemy. Dobra. Zadania. Dobra, ja się upewnię, czy ja to zapisałam stream na żywo. I teraz tak, zadania. Źle skończę.
Wiem, że to się źle skończy. Fuck. Zapomniałam, że jedna osoba musi zostać jako strażnik. Mam jednego więźnia. Trochę mi to komplikuje świat. Leo zostanie ze swoją żoną. Dobra, spróbujemy zrobić tą jedną misję i lecimy spać. Ostatnia misja. Ojej, Leo mi robi stryk. Powiedziałam.
dobra. Myślę, kochani, że na tym dzisiaj zakończymy. Dobra, słuchajcie. Dziękuję wam serdecznie za dzisiejszy stream. Dzięki graczu. Bye bye. No, ja lecę kimać, bo ja jestem chora, a też nie chcę nie wiadomo ile siedzieć, więc narazki. Myślę, że to było dobre zakończenie na dzisiaj. Bye.